Pan z wami. Zakończenie Ewangelii według świętego Mateusza. Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam, gdzie Jezus im polecił. A gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami: dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem, a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Oto słowo Panieńskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Kochane dzieci, droga młodzieży, umiłowani w Chrystusie Panu bracia i siostry. W niebo wstąpienie Pana Jezusa to kolejne bardzo ważne wydarzenie w tej historii zbawienia. Pan Bóg, zanim stworzył świat i człowieka, już znacznie wcześniej o nas pomyślał. Mało tego, Bóg odwiecznie nas umiłował. Zanim się pojawiliśmy, Bóg już nas kochał. To trochę jak z tym poczętym dzieckiem. Zanim dzidziuś się urodzi, zanim nawet będzie już poczęty, rodzice już wcześniej pewnie o nim myślą, już kochają to dziecko. Pan Bóg ukochał nas też jeszcze zanim stworzył ten świat. A miłość między osobami ma to do siebie, że te osoby pragną być ze sobą, chcą żyć razem i to przez całe życie, a może nawet i wieczność. Dlatego i Pan Bóg w historii zbawienia, która tak naprawdę jest historią miłości między Bogiem a człowiekiem, odkrywał nam się stopniowo. I kiedy człowiek zaczął odkrywać, że ten Bóg jest osobą, zapragnął żyć z Bogiem również w tej miłosnej relacji. A jak człowiek odkrywał Pana Boga przez te wszystkie wieki? Najpierw ludzie patrzyli na otaczający piękny świat i dochodzili do wniosku, że przecież ktoś musiał to stworzyć, że istnieje Bóg, czyli istnieje jakaś ponadziemska istota. Później ludzie, choćby Izraelici, doświadczali konkretnej ingerencji tego Boga w swoim życiu, na przykład kiedy byli w niewoli egipskiej, kiedy Bóg ich wyprowadził i opiekował się nimi przez 40 lat na pustyni. A takim najważniejszym momentem, kiedy Pan Bóg w najpełniejszy sposób objawił się i ukazał człowiekowi, to było wcielenie Jezusa Chrystusa. Pięknie przedstawia to boczny obraz w waszym Kościele. Zwiastowanie, Słowo stało się ciałem, Bóg stał się człowiekiem i zamieszkał pomiędzy nami. Bo wcześniej człowiek, nie widząc osobowego Boga, trudno było mu nawiązać jakąkolwiek relację. Dlatego Bóg stał się widzialnym dla człowieka, stał się taką ludzką osobą. I my wiemy, że Pan Jezus przeszedł taką drogę jak każdy człowiek,
narodziny i śmierć. Jednakże Pan Jezus przeszedł tą naszą ludzką drogą, żebyśmy my mogli przejść Jego drogą, drogą zmartwychwstania i w niebo wstąpienia. Spójrzcie, kochani, na te boczne ołtarze. Droga Chrystusa przychodzi naszą drogą, narodziny, potem śmierć i chce, żebyśmy my szli Jego drogą, zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie. Po to Bóg przychodzi na ziemię, żeby wciągnąć nas w ten rytm, w tę komunię Bożego życia i pokazać, że nasze życie to nie tylko śmierć, że jest jeszcze coś więcej, dalsza perspektywa, że jest niebo. A ponieważ, jak powiedziałem, miłość ma to do siebie, że ludzie chcą żyć ze sobą razem we wspólnocie, co pięknie widać w małżeństwach, kiedy żyją razem lat 50, jak Bóg pozwoli 60, 70, a może nawet więcej lat ze sobą, Pan Bóg też chce z nami żyć. A ponieważ Bóg Trójca Święta jest wieczny, to chce nas zaprosić do takiego wiecznego związku, do tej miłości, która nigdy się nie kończy. I też przypominał o tym święty Paweł, kiedy mówił, że jest wiara, nadzieja i miłość. Święty Paweł tłumaczył, wiara się kiedyś skończy i nie będzie już potrzebna, kiedy ujrzymy Boga. Nadzieja się spełni, co więc pozostanie? Miłość, czyli to wieczne życie ze sobą w niebie. A to dzisiejsze wydarzenie, w niebo wstąpienie Pana Jezusa, kiedy w pewnym sensie zostawił na ziemi swoich uczniów, apostołów, to jest taki naturalny proces wychowawczy, pozostawienie. Bo czy to rodzice, czy nauczyciele, kiedy wychowujemy dzieci, przygotowujemy je do czegoś, to po to, żeby te dzieci kiedyś się usamodzielniły, żeby same żyły już w świecie, podejmowały decyzje i ponosiły odpowiedzialność za swoje decyzje. Na tym polega wychowanie, że w pewnym momencie zostawiamy te dzieci, aby same funkcjonowały. Niedobrze by było, gdyby nie odcięto tej wychowawczej pępowiny, gdyby rodzice przez całe życie chcieli kierować życiem swoich dzieci, ingerować, wypełniać ich obowiązki. Co by to było, gdyby czy to mama, czy tata chcieli ingerować w małżeństwo swojego dziecka, mówić, co masz robić, jak masz żyć. Ta pępowina musi zostać odcięta teraz. Oni sami już muszą w życiu decydować. I kochani, Pan Bóg zachowuje się właśnie jak taki doświadczony rodzic, wychowawca. Prowadził nas przez całą historię zbawienia i w pewnym momencie Pan Bóg usuwa się w cień. Pan Jezus wstępuje do nieba, bo chce, żebyśmy my teraz sami poczuli się też odpowiedzialni za ten świat, za nasze zbawienie, za zbawienie naszych bliskich. I dlatego Pan Jezus założył Kościół, czyli zaprosił nas do tej współpracy. To tak, jakby Pan Jezus chciał do nas powiedzieć, ja całe życie nie będę wszystkiego za was robił, chrześcijanie. Teraz ja was posyłam. Macie być moimi świadkami. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Macie być moimi współpracownikami. Pan Bóg nie stworzył nas jako te kukiełki, czy jak mówiliśmy z dziećmi na Białym Tygodniu,
jako takiego Pinokia, który jest pociągany na tych sznurkach i Pan Bóg wszystkim by kierował. Nie o takie stworzenie chodzi. Pan Bóg stworzył nas jako wolne dzieci, jako partnerów swojego przymierza. I to jest, kochani, ta chrześcijańska odpowiedzialność. Bardzo pięknie to zaufanie Boga do ludzi pokazuje dar przekazywania życia, dar macierzyństwa i ojcostwa. Kiedy poczyna się dziecko, kiedy rodzi się nowy człowiek, Pan Bóg nie pyta przecież tych rodziców, jakie macie wykształcenie, czy przeszliście wszystkie kursy, jaki macie zawód, jaki majątek. Bóg ufa, że każda rodzina dobrze wychowa swoje dziecko, że ta matka i ten ojciec będą całym sercem kochać swoje dzieci. Wiadomo, czasami są wyjątki od tej reguły i słyszymy o tych wyjątkach w telewizji, kiedy dzieją się jakieś tragedie w życiu tych rodzin. Ale generalnie Bóg dał ludziom dar przekazywania życia, ogromne zaufanie, bo nawet aniołowie nie mają takiego daru. Aniołowie, którzy są mądrzejsi od nas, nie mogą przekazywać życia. Człowiek tak. I skoro w tej dziedzinie mamy być odpowiedzialni, rodząc, wychowując dzieci, nowego człowieka, Pan Jezus oczekuje od nas, że będziemy również dojrzali, odpowiedzialni, powierzając nam sprawy Kościoła, ewangelizacji, też zbawienia tych naszych rodzin. I dlatego dzisiaj chcemy odpowiedzieć sobie na pewne pytanie. Panie Jezu, skoro Ty nam tak zaufałeś, że oddałeś w nasze ręce losy tego świata, naszego zbawienia, chcemy się zapytać, na ile ja, jako człowiek dojrzały, odpowiedzialny, dbam o swoje życie duchowe, moja modlitwa, niedzielna msza święta, życie religijne mojego małżeństwa, moich dzieci. I będziemy się starać, aby Pan Jezus, który wstąpił do nieba, nie zawiódł się na nas. Amen.